Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Lider rynku gazu ziemnego w Polsce. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Organizator programu Witaj z Nagrodami. Wkracza w decydującą fazę. Przed nami mecze medalowe. Zaczynamy od meczu o trzecie miejsce w turnieju. Pań, jesteśmy w Płocku, jesteśmy w rynku płockim. Przyzwyczailiśmy już Państwa do tego, że tutaj gramy w piłkę ręczną plażową. Ten mecz skomentują dla Państwa Bogdan Strzygocki, czyli zawodnik GRU Juko Piotrkowa Trybunalskiego, i Piotr Karpiński, komentator Kanał Plus Sport. Witamy bardzo serdecznie. W tym meczu o trzecie miejsce zagrają Pyrki Poznań i drużyna z Węgier, Lady Bucks. Panie z Węgier przyjechały tutaj do Płocka. To często obrazek, Konrad, że drużyny z zagranicy wybierają właśnie ten turniej w Płocku, bo tutaj fajnie się gra. Tak, dokładnie. No, nie ukrywam, że jest to od kilku lat jeden z najlepiej zorganizowanych turniejów u nas w Polsce i to na pewno przyciąga dużo drużyn z zagranicy. Chcą walczyć tutaj u nas o punkty, które zdobywają w tym rankingu. Ja myślę, że też ważne jest dla zawodniczek, dla zawodników to, że tutaj ludzie oglądają plażówkę, prawda? Tutaj nie ma przypadkowych kibiców, tutaj ludzie się znają, kochają, wiedzą, o co chodzi i to też jest fajne. Tak, dokładnie. No, Płock to miasto piłki ręcznej i trudno byłoby, żeby kibice nie zapełnili trybuny, oglądając takie widowisko, jakie tutaj się odbywa w Płocku na rynku. Teraz w ataku drużyna z Węgier. Ale mocno walczą też poznanianki. Pyrki Poznań w Płocku w zeszłym roku skończyły rywalizację na czwartym miejscu. Przegrały mecz o brąz z drużyną z Piotrkowa Trybunalskiego, a teraz rozpoczyna zawodniczka z Węgier, Wirak Wagner, od rzutu
poprzeczkę, minęło 35 sekund i pierwszy atak pozycyjny na prażdżówce. Jest atak pozycyjny? Tak, jest atak pozycyjny, tak? Oczywiście. I świetnie, Karolina Pakosz w swoim stylu, to co lubi i co umie robić najlepiej, czyli ten obrót wyszedł jej perfekcyjnie. Drużyna z Poznania w półfinale przegrała z reprezentacją Polski, bo tutaj też o tym trzeba wspomnieć. Polki grają, które przygotowują się do Mistrzostw Europy, które na początku lipca w Starych Jabłonkach mamy w meczu wyrównanie, jest 2-2 i trzeba też powiedzieć, że poznanianki osłabione między innymi dlatego, że właśnie jedna z czołowych zawodniczek tej drużyny, Alicja Ślęzak, gra w barwach reprezentacji Polski, a tymczasem prowadzenie czwórką daje grająca z czwórką Natalia Jakubek. Przedarła się teraz fantastycznie Krystyna Kot, ale bardzo dobrze w bramce Sylwia Korniluk. Tak się zastanawiam zawsze, jak zawodnik czy zawodniczka kręci i w ostatniej chwili zobaczy bramkarza, to jest w stanie zareagować, czy to jest czasami taka reakcja, że właśnie łatwo bramkarce obronić taki rzut, bo ta bramkarka, która się przekręciła gdzieś tam w powietrzu, nagle widzi bramkarkę przed sobą, ma zadanie utrudnione, czy przesadza? Na pewno jest ta przewaga w porównaniu do hali. No, w pewnym momencie zawodnik, zawodniczka jest tyłem do bramki i bramkarka ma czas, żeby tą zawodniczkę rzucającą zaskoczyć. Ale jeśli ma się ten czas w powietrzu i jest w stanie się wykorzystać ten obrót dobrze, to wtedy można sobie poradzić bez problemu z tym wychodzącym bramkarzem czy bramkarką wyżej. Przed momentem bardzo dobrze bramkarka z Węgier, Barbie Kisz. Mamy już, oglądamy kolejny atak pozycyjny, na razie 4-4. I przerzucona Sylwia Korniluk, bardzo przytomnie Sara Sutton. I pierwsze w tym meczu prowadzenie drużyny węgierskiej. Mówiłem o tym osłabieniu drużyny poznańskiej. Nie ma Alicji Ślęzak, ale też nie ma w tym meczu Marty Dobrołowicz, zawodniczki ustawianej najczęściej na pozycji obrotowej, ale w meczu półfinałowym kontuzja palca u nogi. Niestety nie oglądamy jej w tym meczu. Generalnie jak tak patrzę na te dwie ekipy, no to nie ma tutaj pełnej dziesiątki w składzie jednej i drugiej. Jeśli to już jest któryś mecz w turnieju, to no powiedzmy sobie tak, najbardziej wypoczęte one teraz nie są. Dokładnie. No, biorąc pod uwagę to, że gramy przy prawie 30 stopniach i to już jest chyba szósty czy siódmy mecz w wykonaniu dziewczyn, łatwo nie jest i ten piach zostaje w nogach i przeważnie te mecze o miejsca już naprawdę są na ostatkach sił rozgrywane. Teraz świetnie Karolina Pakosz, 8-8. I to chyba nowość, że ten turniej w tym roku bez deszczu, bo z tego co słyszałem, to w Płocku zawsze pada. Jeszcze tego nie wiemy, jeszcze przed nami mecze finałowe, ale... Ale się nie zanosi. Ale tak, zanosiło się rano, teraz mamy lepszą pogodę i jeśli faktycznie na meczach o miejsca nie będzie padać, to będzie to jakaś niespodzianka. A czy niespodzianką jest to, że twoja ekipa męska, Piotrkowa Trybunalskiego, nie gra o medale w tym sezonie? Liczyliście zdecydowanie na więcej pewnie. O medale Mistrzostw Polski gramy, ale nie gramy o medale turnieju w Płocku, ale zdecydowanie jest to na pewno dla nas niespodzianka. Spodziewaliśmy się lepszego wyniku i no niestety ciężko nam bardzo się grało w tym ćwierćfinale wczoraj. Dzisiaj już myślę efekty tego trudu wczorajszych spotkań i dlatego będziemy grać tylko o siódme miejsce. Tak, jeszcze przed Konradem meczu siódme miejsce. A tymczasem kolejne prowadzenie Węgierek, ale bardzo krótko, bo takie bramki też w piłce ręcznej plażowej zdobywamy, czyli rzuty przez całe boisko i kolejny remis 10-10. Obie drużyny jeszcze nie tak dawno, bo jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym tygodniu grały w Baia Mare w Rumunii w turnieju EBT Finals. Teraz świetnie skrzydłowa drużyny węgierskiej Sara Sito. Natomiast ten EBT Finals to jest jakby to ukoronowanie tego, co dzieje się tutaj, co dzieje się na innych turniejach w całej Europie, prawda? Drużyny grają po to, żeby właśnie pojechać sobie na ten turniej mistrzów, tak to nazwijmy, raz w roku rozgrywany. Tak, dokładnie. Zawsze turniej finałowy tych europejskich rozgrywek rozpoczyna sezon plażowy, jeśli chodzi o Europę danego roku. Jest to dokładnie, tak jak powiedziałeś,
uhonorowanie tej walki, zdobywania punktów przez cały sezon, nie tylko turnieje w Polsce, turnieje w całej Europie, gdzie możemy zdobyć punkty tych europejskich rozgrywek. W tym roku właśnie Pyrki Poznań były na tym turnieju w Rumunii, w Bajamare, zajęły tam 9 miejsce, natomiast drużyna Lady Wax wypadła nieco gorzej, skończyły Węgierki na 11 pozycji. Jakiś drobny uraz. Mamy nadzieję, że za moment zawodniczka z Węgier będzie gotowa do kontynuowania gry na piasku. Często zdarzają się kontuzje takie w ferworze walki, bo przyznam szczerze, że jakoś tak za dużo tych urazów nie kojarzę na piasku. No, z reguły piłka ręczna plażowa to sport, w którym tego kontaktu się unika. Właśnie. Jest to zasada fair play. Ale tak jak teraz widzieliśmy, w takim ferworze walki, kiedy trzeba się rzucić o piłkę, gdy gdzieś tam w ostatnich sekundach próbujemy blokować zawodnika, często zdarza się kontakt, no i na pewno jest to bolesne. Gramy bez odzieży praktycznie, więc to może mieć jakiś tam efekt. Bardzo dobrze wygląda i prezentuje się w tym meczu Sara Suto, bardzo pewny punkt drużyny węgierskiej. Na razie Sylwia nie może sobie z nią w bramce poradzić, prawda? Bo tutaj ciekawe dwie przerzutki skrzydłowa. Tak, widać, że patrzy, co robi bramkarka, na pewno też przeanalizowała wcześniejsze mecze i dobrze reaguje na ruchy w bramce. Myślisz, że analizują mecze, tak? Na plaży też dokładnie każde drużyny? Myślę, że przed takimi meczami jak mecz o trzecie, o pierwsze miejsce na pewno zwraca się uwagę na to, jak poszczególne zawodnicy rzucają, jak bramkarz reaguje na jakieś tam zagrania. Ale robiliście sobie kiedyś odprawę wideo przed jakimś meczem, czy nie? Tak, zaraz. Dokładnie. W tamtym roku na finałach EBT przed każdym meczem analizowaliśmy przeciwnika. W listopadzie na Sycylii na Pucharze Mistrzów też nagrywaliśmy mecze przeciwników i robiliśmy analizy. No, tak samo ma to miejsce w reprezentacji. No właśnie, bo Konrad, reprezentant Polski, już pewne miejsce na Starej Jabłonki, czy nie? Czy już trener podał kadrę, która będzie grała? Nie. Czekamy teraz na informację. W środę, w czwartek mamy dostać informację, kto z tej 17 znajdzie się w tym składzie 12 zawodników na Starej Jabłonki plus dwóch zawodników, którzy będą jeszcze w rezerwie, czekali na ewentualnie dowołanie, jeśli coś tam się przydarzy na zgrupowaniu przed samą imprezą. Bo to jest, szanowni państwo, absolutnie najważniejsza impreza tego sezonu w piłce ręcznej plażowej, ale też w polskiej piłce ręcznej plażowej, bo to właśnie nasz kraj jest organizatorem Mistrzostw Europy i byłoby fajnie zaprezentować się. No bardzo dobrze na tym turnieju na Mazurach, po pierwsze dlatego, że to jest fajne miejsce i tam się fajnie gra w piłkę ręczną plażową, a po drugie, że jednak przed własną publicznością też przydałoby się zrobić dobry wynik. Tak, dokładnie. No, mieliśmy przyjemność 2 lata temu na World Gamesa grać przed własną publicznością i to było niesamowite przeżycie. I liczymy teraz na to, że w Starych Jabłonkach jednak ten wynik z World Gamesu sprzed 2 lat poprawimy. Tymczasem Kornelia Tuta i tak powoli, ale jednak drużyna węgierska odskakuje. Już 6 punktów przewagi, 2 minuty 20 sekund teoretycznie do dorobienia. Tak, tutaj tak naprawdę to 6 punktów mogłyby się przynadrobić nawet minutę, ale jak zobaczyliśmy teraz jakieś niedomówienie, niedogranie i czas ucieka, mamy 6 punktów straty. Jeśli teraz zawodniczki z Węgier dorzucą, no to już będzie ciężko Pyrką Poznań odrobić. Czy według ciebie ten set w tej żeńskiej, czy w ogóle w tym naszym beach handballu jest jakiś powiew świeżości? Bo ja oglądając tę dyscyplinę tak od 2 lat mniej więcej, no to widzę właśnie, jeśli chodzi o kobiety, widzę Pyrki, widzę Juko, widzę Byczki Kowalewo-Pomorskie, Radzymin, takiego czegoś nowego brakuje. No, pierwszy raz w tym sezonie mamy drużynę z Gdańska. Ona tutaj jeszcze nic ciekawego nie pokazała, ale chyba fajnie, że takie nowe ośrodki też jednak powstają. Okej, u facetów mamy Gdańsk i oni grają już od dłuższego czasu, natomiast panie w tym sezonie po raz pierwszy. Tak, no tak jak powiedziałeś, to są drużyny, które już grają od kilku lat, ale fajnie, że no, taka ekipa jak Gdańsk, która ma możliwość trenowania sobie nad morzem, teraz wkracza to środowisko. Widać też po meczach półfinałowych, po meczach o miejsca panów, że no są tam zespoły, jest Wrocław, zespół, który tutaj gra, to połączenie Amerykanów z chłopakami z Płocka. Tak, więc jeśli chodzi o męską, te ruchy są, jest zespół z Gniezna, z Wrocławia i to są tak naprawdę nowe drużyny, które całkiem fajnie się, jak widać po wynikach tego turnieju, wprowadzają w dyscyplinę. Tak, za moment po tym meczu będzie mecz o brąz panów, zagrają ekipy z Kątów Wrocławskich i z Grudziądza. No tak, to też jest jakiś powiew świeżości, a tymczasem tylko w poprzeczkę trafia Kornelia Tuza, no ale Węgierki już pewne zwycięstwa w pierwszym secie, 23 do 14, 30 kilka sekund do końca. Tutaj już nic Maziarkom złego się nie stanie. Ale to jest też fajne w tej plażówce, że obojętnie jak wysoko wygrywa jedna drużyna
pierwszego seta, to wszystko może się odwrócić w tej drugiej części. Dokładnie, tym bardziej w żeńskiej odmianie to się bardzo często powtarza, że drużyny grają nierówne sety, wygrywają pierwszego, przegrywają pierwszego i często mecze rozgrywane są tak naprawdę, o wynikach decydują shootouty. Shootouty, czyli ci, którzy jeszcze być może nie wiedzą, takie sytuacje sam na sam bramkarka podaje do zawodniczki, ta musi pokonać rywalkę, a tymczasem 23 do 14, pierwszy set dla Węgierek, wrócimy do Państwa za moment. A teraz proszę brawa po raz pierwszy dzisiaj, specjalnie dla Was, grupa Estradowa Flame! Proszę pana, grupa jest nadana Flame, grupa jest nadana Flame, oczywiście zobaczymy jeszcze dzisiaj kilkukrotnie. Wracamy do Państwa, za moment drugi set, rywalizacja o trzecie miejsce turnieju PGNiG Summer Super League w Płocku, w turnieju PAN. Pierwszego seta wygrały Węgierki, Lady Bucks, rywalkami Pyrki Poznań, czyli drużyna brązowych medalistek Mistrzostw Polski zeszłego sezonu i czwarta drużyna poprzedniego sezonu właśnie tutaj w Płocku. Natomiast Lady Bucks były też tutaj przed rokiem i zajęły piąte miejsce, czyli teraz krok w przód Węgierki uczyniły, bo awansowały do strefy medalowej. W półfinale, po bardzo ciekawym meczu, przegrały po shootoutach z drużyną Związkowa Trybunalskiego. Tak jak powiedziałem, Pyrki Poznań okazały się słabsze od reprezentacji Polski, teraz zablokowana i przez zawodniczkę z obrony, i przez bramkarkę Karolina Pakoszy. Teraz fantastycznie po raz drugi Barba Kisz, ale mimo wszystko jeszcze piłkę mają Poznaniane. Karolina Peda, człowiek instytucja w polskiej plażówce. I mamy pierwsze trafienie Darii Kozłowskiej, 2-0 dla Poznaniarek. Nie przesadziłem, mówiąc człowiek instytucja o Karolinie, prawda? Nie, oczywiście, jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek, trenerka reprezentacji polskich juniorek, także spokojnie można takich słów użyć. Tak, ale też jeszcze sporo innych zajęć związanych z plażówką. Też będzie komentować mecze tutaj
dla Państwa za moment. Teraz jednak gra, ale koleżanka zatrzymana przez Barbikiszy. No nieźle się prezentuje ta bramkarka. Kilka ciekawych interwencji w pierwszym secie i tego drugiego też otwiera od udanych parad. Tak, zdecydowanie. Ścipierki chcą powalczyć o zwycięstwo w tym drugim secie. Muszą znaleźć sposób na tą zawodniczkę. Tutaj mieliśmy taką sytuację, Konrad, która jeszcze zawsze dla mnie nie do końca jest jasna. Co takiego zrobiła zawodniczka w obronie, że nie dość, że mamy rzut karny, to jeszcze jest to wykluczenie. Czy ono zawsze jest związane z rzutem karnym, to wtedy ta faulująca zawsze dostaje taką karę i musi zejść z boiska. Jeśli zawodniczka rzucająca robi naskok, próbuje się obrócić i zawodniczka z obrony dosuwa do niej, ona jest w ruchu, zawsze to jest rzut karny. Jeśli ona jest w ruchu zdecydowanym, to wtedy mamy wykluczenie. Jeśli ta zawodniczka stoi w miejscu, ale też w pewien sposób zaharzy atakującą zawodniczkę, to jest tylko rzut karny wtedy. Okej, czy nawet jeśli ona stoi w miejscu, oczywiście, to jakoś jeśli przeszkadza, tak? To jest fauluje? Bardzo sporna sytuacja. Tak naprawdę dużo meczów zagrałem już ja, dużo meczów oglądałem i na przestrzeni tych wszystkich meczów te decyzje bardzo się różnią od siebie. Karolina Pakosz i tylko dostany rzut karny zawsze za 2 punkty w plażówce i Berki na prowadzenie. No i też charakterystyczna zagrywka dla piłki ręcznej plażowej. Wlotek, czyli ta zawodniczka, która zastępuje bramkarkę w ataku pozycyjnym, ustawiona z brzegu. Tutaj jest koronka puszczona od lewej do prawej i tam zazwyczaj, jak obrońcy nie przesuną, to jest sporo miejsca. Tak, dokładnie. Przeważnie obrona powinna ustawiać się tak, żeby ta jedna zawodniczka cały czas mocno trzymała tego wlotka. Jeśli ten wlotek dostanie piłkę i faktycznie jest już w burze, to nie ma na to żadnej rady, oprócz ostatnia instancja, czyli bramkarka, bo jakikolwiek kontakt to jest od razu rzut karny. Bo pamiętają Państwo, że wlotek, czyli ta zawodniczka, która ma inny top, inną koszulkę, nie musi się kręcić, nie musi zdobywać efektownych bramek. Każde jej trafienie liczone jest za 2 punkty. Taką funkcję pełni w drużynie poznańskiej Karolina Peda, przynajmniej w tym momencie na boisku. A w drużynie węgierskiej widzieli Państwo zawodniczkę z 14, Kornelię Tuzę. Teraz kolejna interwencja bramkarki. Teraz świetnie, znak firmowy, Berek z Poznania, Karolina na środku do obrotowej. Teraz bardzo dobrze Natalia Jakubek. To jest element, który dosyć często drużyna poznańska na plaży nam prezentuje. Nie do obrony taki rzut po długim rogu? Czy to można jakoś jeszcze odbić? Nie stałem teraz na bramce, także nie jestem w stanie powiedzieć. A stałeś kiedyś? Nie miałem tej przyjemności. Na shootoutach Cię widziałem, natomiast... Tak, ale to nie jest bronienie na bramce. Gdzieś raczej bym powiedział, że przy jakiejś zabawie, może w krótkie karne przed rozrzewką, wtedy się pojawiam, ale... Nigdy Cię, rozumiem, nie ciągnęło do klatki. Nie. Wiem, mam kolegów w drużynie, którzy dobrze się tym zajmują. Zdecydowanie nie potrzebują już mojej pomocy, ani żadnego kolegi z drużyny. Tak, w drużynie Spytkowa Trybunalskiego Łukasz Zakryta, między innymi bramka z Energii MKS-u Kaliszy, bo, szanowni Państwo, na tej plażówce można troszkę znajomych twarzy z Superligi spotkać. To jest też fajne, jeśli te kluby superligowe puszczają zawodników, bo wiemy, że nie zawsze to wygląda różowo. Tutaj nie zawsze kluby cały czas, jednak mimo wszystko, że ta dyscyplina się, Konrad, rozwija, to są tacy trenerzy, są tacy właściciele, którzy czasami dosyć krytycznie patrzą na to, jeśli zawodnicy chcą grać na plaży. Mamy teraz tak naprawdę jeszcze początek sezonu plażowego i ci zawodnicy są jeszcze przed okresami przygotowawczymi, jeśli chodzi teraz o tych zawodników halowych, superligowych. I przeważnie trenerzy nie robią im problemu, żeby w tym okresie skorzystać z takiej aktywnej przerwy i pograć tą ręczną plażową, ale jeśli turnieje wchodzą w taką już decydującą fazę, ten cykl mistrzowski, końcówka lipca, początek sierpnia, wtedy zawodnicy, ci, którzy grają zawodowo w ręczną, rozpoczynają już okresy przygotowawcze i wiele zarządów klubów, wielu trenerów po prostu uznaje to jako dodatkowy wysiłek, a chce tych zawodników mieć już na 100% zaangażowanych w przygotowania do długiego 9-miesięcznego sezonu. A Ty uważasz, że plażówka przygotowuje do trena hali? Jako aktywny wypoczynek i forma
rywalizacji w tym okresie, kiedy nie jesteśmy w lidze, tak, ale jeśli faktycznie naszym celem jest jak najlepsze fizyczne przygotowanie się i wydolnościowe i siłowe do tego sezonu, który trwa czasami nawet i 10 miesięcy, ja osobiście, robiąc to, co robię teraz, skupiłbym się na tym graniu na piachu, chyba że miałbym możliwość po turnieju plażówki na przykład mieć jeden czy tam półtora dnia wypoczynku i wtedy dalej wejść w okresy przygotowań na hali, wtedy nie miałbym z tym żadnego problemu. A teraz taka sytuacja dopuszczalna w piłce ręcznej plażowej, czyli jedna z drużyn, która była w ataku, poprosiła o czas i po minucie gra będzie wznowiona. 4 minuty 55 sekund do końca tego drugiego seta prowadzą te, które wygrały pierwszą partię, czyli Węgierki, Lady Bucks, tutaj poznanianki, jeśli chcą poprawić wynik z zeszłego roku. Przypomnę, one też były tutaj na czwartej pozycji 12 miesięcy temu, no to muszą wygrać tego seta i później poszukać szczęścia w shoutoutach. Karolina Peda. Ona teraz świetnie zagrała, taka dwójkowo. Na skrzydło to się nie udało, ale poprawiły do koła, ale zatrzymana Natalia Jakubek. Jeśli poznanianki chcą jeszcze uratować tego seta, zdecydowanie muszą poprawić swoją skuteczność. No właśnie, bramkarka zamurowała. Tak, 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 dokładnie. Z kolei Sylwia Korniluk bezradna przy okazji tych rzutów Virak Wagner. Piękne, długie okno Węgierki i odskakują na cztery punkty Węgierki. Peda. Akcja przygotowana dla Karoliny Pakos. Teraz Karolina świetnie też po długim rogu i pewne 2 punkty. Korniluk, ważna interwencja bramkarki i tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć. Mówiłem o Karolinie Pedzie, Karolina i bramkarka Sylwia Korniluk, obie dziewczyny prowadzą żeńską reprezentację juniorek i ta reprezentacja będzie grała też w Starych Jabłonkach w Mistrzostwach Europy do lat 17. Teraz mieliśmy sytuację, o której wydawało nam się, że będzie rzut karny, czy tylko mi się tak wydawało, a tobie nie? Mi też się wydawało, że będzie rzut karny. Widać nawet teraz, że Karolina gdzieś złapała ten kontakt z zawodniczką z obrony. W takiej sytuacji ja podyktowałbym rzut karny, ale nie jestem sędzią, nie zamierzam być, więc tym panom w żółtych koszulkach musimy zostawić tę sytuację. Ja na co dzień, zajmując się halową piłką ręczną, Superligą, bardzo dużo krytycznych słów słyszałem przez całe te ostatnie sezony w kierunku sędziów pracujących w Polsce właśnie w halach. Czy ty coś możesz powiedzieć o sędziach pracujących w Europie w plażówce? To są ludzie, którzy wiedzą, co robią, czy też zdarzają się jakieś tam pary, które są, nie wiem, mocno kontrowersyjne i które po prostu słabo gwiżdżą? Jedna z najlepszych odpowiedzi to zależy. Są turnieje, gdzie HF testuje nowych, młodych sędziów i oni gdzieś to doświadczenie, gdzieś te testy muszą przejść. Ale wydaje mi się, że obsada sędziowska na turnieju w Płocku jest dobra, ja nie miałbym do sędziów żadnych zastrzeżeń. Dużo sytuacji na boisku, to sytuacje takie stykowe, kontaktowe, czysto do interpretacji sędziów, każdy może popełnić jakiś błąd. Tak, ja muszę się przyznać, że mam ulubioną parę Rumunek, ale niestety już wyjechały. Ubolewam, ponieważ były bardzo sympatyczne. Sędziowały na mecz wczoraj, nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń. Świetnie, teraz zablokowała Kryśpina Tot. Natomiast no tutaj pani w pomarańczowym topie jest absolutną bohaterką tego spotkania. No nie mogą sobie poznanianki poradzić z bramkarką Lady Bucks. A czasu coraz mniej, ta przewaga jest minimalna, chociaż teraz mogła być większa, ale tylko słupek trafiła Kornelia Tuza. I cały czas jeszcze tutaj wszystko jest możliwe. Tak, tak, znowu mamy sytuację na zdobycie bramki kontaktowej, także pyrki cały czas są w grze. Czekamy na dwupunktowe trafienie, może teraz się uda? Nie udało się, bo nawet jeśli Barbie Kisz nie miała kontaktu z piłką, to niestety Natalia Jakubek obok słup. Wydaje mi się, że gdzieś tam dużym palcem u stopy mogła tą piłkę sięgnąć. Tak, myślisz? No to już trzeba zapomnieć o zmęczeniu, trzeba jeszcze
dać siebie maksa w tych ostatnich sekundach, ale teraz niezawodnia Mirak Wagner. 14 do 10 i coraz mniej czasu. 80 sekund. I znowu próbujemy na koła. Świetny blok. I do pustej bramki. No, Konrad, moim zdaniem Barbie Kisz po pierwsze koronuje swój kapitalny występ, a po drugie no chyba stawia kropkę na i. Tak, tak, zdecydowanie. 6 punktów, minuta, okej. Okay. Pyrki musiałyby naprawdę przyspieszyć i zdobywać bramka za bramką i obronić wszystko, co już będą miały. Dalej są w grze. 4 punkty. Tak, w końcu trafiła Natalia Jakubek. 4 punkty i jeszcze to wszystko można odrobić. Ale myślę, że będą chciały długo pograć teraz w Egierki. Tak, trener ma jeszcze czas, na pewno go wykorzysta w odpowiednim momencie. No właśnie teraz poprosił szkoleniowiec drużyny Lady Bucks. 39 sekund do końca, 4 punkty przewagi, no i pewnie takie zalecenia, żeby pograć jak najdłużej. Tutaj też jest sygnalizacja gry pasywnej, prawda? Nie ma 6 podań później po tej sygnalizacji, ale ta sygnalizacja też występuje. Bardzo prawdopodobne, że trener decyduje się zagrać jak najdłużej i zdobyć bramkę za jeden punkt, która tak naprawdę może ustawić już tą końcówkę seta. Mobilizują się jeszcze Poznanianki, ale myślę, że one już też pomału czują, że tutaj to zwycięstwo gdzieś im ucieka. W grupie ekipa z Poznania wygrała 2-0 z Radzyminem, z Warszawą i z Gdańskiem. Przegrała z Gru, no i później w półfinale nie miała większych szans z reprezentacją Polski. No teraz bardzo dobrze pilnują Poznanianki. Był problem z pierwszym podaniem, ale teraz no właśnie zagrały fantastycznie i bramka, tak jak powiedział Konrad, za jeden punkt Mirak Wagner. I możemy już ogłosić, że to drużyna Lady Bucks będzie miała tutaj trzecie miejsce. Ostatnie sekundy. Nie wpadło niestety Natalii Jakubek, Barbie Kisz z udaną interwencją. Już chyba nie będą rzucały na bramkę Węgier. Kiszy jeszcze spróbują. Próbowały, ale nic się nie wydarzyło. Także Lady Bucks trzecią drużyną turnieju Superligi w Poznaniu Kłodzku. Drużyna z Poznania na czwartej pozycji. A ten mecz o trzecie miejsce komentowali Konrad Szybocki, Piotr Karpiński. Konrad, bardzo Ci dziękuję. A dziękuję Państwa również. Za moment zaprosimy na mecz o trzecie miejsce w wykonaniu panów. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, lider rynku gazu ziemnego w Polsce. Sponsorem programu jest PKN Orlen, organizator programu Witaj z nagrodami.